Chcę tylko spokoju. Chcę świętego spokoju. Jak często ty go potrzebujesz? Spokoju w głowie. Spokojny, odprężony umysł jest potrzebny w tych szybkich czasach. Jak znaleźć w sobie spokój? Niekoniecznie wyjeżdżając w Bieszczady. Nazywam się Joanna Mieliczuk, jestem psychologiem i pomagam budować silną i zdrową psychikę. Zasubskrybuj kanał, jeżeli te tematy Cię interesują. Czym dla Ciebie jest spokój? Kiedy czujesz się spokojny? Każdy z nas może mieć inną definicję spokoju, ale zawsze punktem wspólnym jest brak problemów. Uzależniamy swój spokój od tego, co się dzieje w życiu. Nad tym, co się dzieje, nie masz pełnej kontroli, ale masz wpływ na stan swojego umysłu. Pierwszym sposobem na spokój jest uporządkowanie chaosu. Tym chaosem mogą być sprawy do zrobienia, bałagan w domu, nadmiar obowiązków czy duże tempo życia. Zrób sobie taką listę rzeczy, spraw, które zaprzątają Ci głowę i podziel je na kategorie. Na przykład praca, dzieci, dom, związek, finanse. Kiedy masz już taki wstępny schemat, zaznacz sobie, które z tych spraw od razu możesz zrobić. Które nie są zbytnio angażujące, ale są dla Ciebie uciążliwe i gdzieś wiszą nad Tobą. Zacznij od zrobienia właśnie tych spraw. Wykonanie zadania, ten sukces już będziesz miał, sprawi, że będziesz bardziej zadowolony z siebie. Dlatego zaraz po tym zrób to, co wydaje Ci się najtrudniejsze, co ciąży najbardziej. Im więcej masz rzeczy do zrobienia, tym trudniej się za nie zabrać. One wszystkie wiszą gdzieś nad Tobą, nie dają Ci spokoju. Rób cokolwiek, działaj małymi krokami. Samo nie zniknie. A im dłużej będziesz odwlekać te działania, to z tym większymi konsekwencjami będziesz musiał się zmierzyć w przyszłości i spokoju będzie coraz mniej. Małymi krokami przesuwaj się i skreślaj z listy to, co zostało już zrobione. Odbiera nam spokój również każda sytuacja, na którą nie mamy wpływu. W tym naszym odczuciu nie mamy. Kiedy tracisz kontrolę nad sytuacją, zazwyczaj tracisz spokój. Przyjrzyjmy się temu, kiedy tak jest. Bo drugim sposobem na spokój w głowie jest przejmowanie kontroli. Zobacz, jak wiele razy mówisz do siebie w myślach takie słowa, jak przez niego nie dostałem podwyżki, przez dzieci mam ciągle bałagan, ona doprowadza mnie do szału. Na to, co ktoś robi, nie masz wpływu, albo masz bardzo niewielki wpływ. Ale masz wpływ na to, jak reagujesz, jak to odbierasz, masz wpływ na swoje nastawienie, na to, jak interpretujesz daną sytuację i jak w związku z tym się czujesz. Masz kontrolę nad sobą. Kiedy myślisz, ona doprowadza mnie do szału, to oddajesz tej osobie kontrolę nad sobą. Gdy dzieje się coś niespodziewanego, trudnego dla Ciebie, to szukaj w tej sytuacji elementów, na które masz wpływ. Bo zawsze jest coś takiego. A jeżeli nie masz na coś wpływu, to po co się tym stresować? Po co o tym myśleć? Myśl i reaguj na fakty, na rzeczywistość, a nie na swoje wyobrażenia, na negatywne scenariusze. Wiem, że może Ci to dawać takie chwilowe złudzenie kontroli, bo masz coś przemyślane, ale realnie nic to nie zmienia w Twoim życiu. Spokój zabiera Ci, nie wiem, niska pensja, jak możesz zarabiać więcej? Spokój zabierają Ci problemy ze zdrowiem?
jak możesz zadbać o to zdrowie w granicach swoich możliwości. Spokój zabierają ci kłótnie z partnerem? Jak możesz je rozwiązać? Spokój zabiera myślenie w kategoriach dlaczego? Dlaczego ja? Dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego ona mi to robi? To nic nie daje, tylko gdzieś tam osadza cię w tym poczuciu bezradności i beznadziei. Zamieniaj to dlaczego na jak. Jak mogę to zmienić? Nastawiaj umysł na szukanie rozwiązań, a nie użalanie się nad sobą. I trzecim sposobem na spokojny umysł jest posiadanie swoich rytuałów, miejsc spokoju, które kotwiczą cię w tu i teraz. Kiedy masz dużo codziennych aktywności, to zadbaj o to, aby mieć kilka jakichś w ciągu dnia takich stabilnych punktów. Na przykład spokojny czas na wypicie kawy, spacer w samotności czy 10 minut medytacji. Chodzi o takie momenty, kiedy jesteś sam ze sobą, ze swoimi myślami. Jesteś przy sobie. Kiedy nie ma rozpraszaczy i nadmiaru bodźców. Mało uwagę przykładamy do tych elementów, ale to takie puzelki, które budują nasze życie. Masz taką swoją codzienną rutynę, w której myśli spowalniają, w której zaczynasz bardziej zmysłami odbierać świat. Jeżeli nie, to zrób na to miejsce w ciągu dnia. Świetnie działają tu olejki relaksacyjne, na przykład olejek lawendowy, żółte światło, oczywiście głównie to słoneczne, albo światło świecy wieczorem, muzyka z dźwiękami natury, bycie na dworze. Swoją drogą natura jest najlepszym uzdrowicielem. I natura, przebywanie na jej łonie daje spokój. Tam wszystko płynie w swoim tempie, spowalnia, więc dopasowujesz się do tego rytmu. Gdy masz natłok myśli, to tam możesz zwolnić. Poza tym skupiaj się na jednej rzeczy, którą robisz w danym momencie. Zrobisz ją i wtedy przechodzisz do kolejnej. Wielozadaniowość mocno obciąża psychikę. Pamiętaj, że spokojem nie jest to, kiedy w życiu nic się nie dzieje, bo dopóki żyjesz, zawsze coś się będzie działo. Spokojem jest możliwość zatrzymania się. Na to masz wpływ. Spokojem jest pewność, że sobie poradzisz. Spokojem jest wiara w siebie, ufanie sobie i życiu, temu, gdzie cię doprowadzi. I takiego spokoju ci życzę. Z tego spokoju wewnątrz płynie spokój na zewnątrz. Jeżeli obejrzałeś ten film do końca, zostaw komentarz z obrazkiem, z emotką drzewa. I wyobraź sobie, że jesteś w lesie. Oddychaj głęboko. Zrób kilka wdechów i wdechów. Wiesz, że umysł nie rozróżnia wyobrażenia od rzeczywistości i reaguje na to, o czym myślisz, dopasowuje się do tego. Więc wprowadzaj jak najczęściej spokój do swojego umysłu. Dziękuję Ci za dzisiaj. Jeżeli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, udostępnij ten film dalej i do zobaczenia w kolejnym. Pa!